Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj chyba nietypowo jak na mnie, bo ten odcinek będzie recenzją poświęconą jednej książce. Ja nie lubię nagrywać recenzji, wolę recenzje pisać. Mam wrażenie, że niewiele jest takich książek, które zasługują na film. Nie lubię też sam recenzji nagrywać, więc pewnie to jest tego powodem. Natomiast ta książka, o której dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jest zdecydowanie warta osobnego filmu. Książką, mianowicie o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, są Hoły autorstwa Wita Szostaka. Miałem przyjemność przeczytać ją w ramach akcji Czytaj.pl, o której chciałbym dla Was nagrać osobny odcinek, więc nie będę nic o tej akcji mówił. Czekajcie na osobny odcinek podcastu. Hoły mnie naprawdę zachwyciły, chociaż nie było tak przez całą lekturę. Bardzo często moje zdanie na temat prozy Szostaka się zmieniało. Raz mnie ta proza nudziła, raz w pewien sposób zachwycała. Czasami naprawdę się męczyłem nad lekturą, a czasami naprawdę Szostak potrafił mnie wciągnąć. Hochoły są, nie wiem jak to opisać nawet, chyba monumentalne, będzie tu odpowiednim słowem. Wielość wątków, które w nich autor porusza, jest naprawdę ogromna i przez to można odnieść też wrażenie, że Hochoły są o wszystkim i o niczym, a tak zdecydowanie nie jest. Rzeczą, która powinna być dyskwalifikująca, przynajmniej w moich oczach, bo ja tego bardzo nie lubię, to znaczy to jest na pewno męczące i wymagające dużo wysiłku intelektualnego ze strony czytelnika, przynajmniej moim zdaniem, tą rzeczą czy konwencją literacką jest oniryzm. W Hochołach rzeczywiście czasami był on męczący, natomiast w większości mi on nie przeszkadzał i to jest dla mnie dziwne, bo już mam kilka doświadczeń związanych właśnie z książkami onirycznymi. No przede wszystkim sztandarowy przykład, czyli Schulz i Sklepy cynamonowe. Przeczytałem wszystkie opowiadania, chociaż na lekcje jako wybór mogliśmy wybrać kilka spośród nich, no ale zdecydowałem się przeczytać wszystkie. No i mnie one wymęczyły, to na pewno, ale nie żałuję. Wracając do Hochołów, ten oniryzm w książce Szostaka potrafi być pozytywny, potrafi wprowadzić jakiś taki nastrój, czasami baśniowy, który rzeczywiście wprowadza u czytelnika zaciekawienie i przytrzymuje go przy lekturze. W Hochołach bardzo podobała mi się problematyka, to znaczy Hochoły są bardzo monumentalne, tak jak już wspomniałem, więc kiedy się je przeczyta pierwszy raz, mam wrażenie, że nie sposób wyłapać wszystkich tematów, wszystkich problemów, które Szostak porusza podczas tych 600 stron, ponad 600, więc naprawdę jest to wielka cegła z tej książki, ale ja szczególnie zwróciłem uwagę na problem, który mam wrażenie, że przewija się przez całą książkę, a nie tylko przez jej część, i jest to mianowicie problem tożsamości, problem odnalezienia siebie, swojej pozycji w świecie, który bombarduje ze wszystkich stron stereotypami, próbuje zamykać w pewnych ramach, metkować w pewien sposób. No a to narzucające zdanie jest przede wszystkim wytwarzane przez bliskich. Te stereotypy często są wytworem, nie wiem jak to nazwać, wizji czy nawet marzeń sennych bliskich, i pod tym względem oniryzm Szostak dobrał naprawdę starannie i naprawdę on do Hochołów i do tego problemu tożsamości pasuje. Podoba mi się też to, że autor podejmuje polemikę z klasyką, z mitami narodowymi, no a na gruzach tej
trochę ośmieszanej, tych ośmieszanych mitów narodowych na gruzach tej klasyki, buduje taką mitologię rodzinną, która powstaje z codzienności, z pokazywania takich drobnych wydarzeń w życiu rodzinnym, obiadów, czasami kłótni, czasami ciekawych rozmów, także pogrzebów, więc jest to, ta mitologia rodzinna rzeczywiście jest ciekawa do obserwowania. Z drugiej strony mamy też mitologię dotyczącą Krakowa. Ten Kraków rzeczywiście jest w pewien sposób mitologizowany. Jest to mitologia oparta, w odróżnieniu od tej mitologii rodzinnej, oparta na kłamstwie, pewnych wymysłach, i jest to pewien zafałszowany obraz. Ja zwróciłem też szczególną uwagę na kreację bohatera. Wydaje mi się, że główny bohater jest bezimienny, ale gdzieś to imię mogło mi umknąć w natłoku osób, wydarzeń, nazwisk i tak dalej. No i jest to główny bohater, którego nie da się w zasadzie polubić. Jest to chyba 30-letni mężczyzna, który jest bardzo chytry, podstępny, często kłamie. I mam wrażenie, że to polubienie czy nielubienie go opiera się na tym, że czytelnik, a przynajmniej ja sam, widzę w nim wiele podobieństw do siebie, i przez to, że może jesteśmy podobni w jakiś sposób, ta kreacja z jednej strony odrzuca, ale z drugiej strony może też wzbudzać współczucie i zmusza czytelnika do tego, żeby w jakiś sposób zachowania bohatera czymś tłumaczył i je usprawiedliwiał. Główny bohater stara się walczyć w jakiś sposób z tymi wizjami siebie wykreowanymi przez swoich bliskich, ze stereotypami, ale autor pokazuje na jego przykładzie, jak bardzo jest to trudne, jak bardzo trudno jest znaleźć dla siebie miejsce w świecie, który jest tak naprawdę zamknięty, zdefiniowany, i jeśli ty sam nie chcesz być zdefiniowany przez kogoś innego, tylko sam siebie chcesz definiować, to rzeczywiście to może być trudne. Główny bohater, co prawda, w tej walce wygrywa czasami, ale to czasami jest dosyć rzadkie, i są to, oprócz tego, że wiktorie nieliczne, także wiktorie dosyć drobne. Pomimo tego, że głównego bohatera nie da się polubić, że jest on właśnie w tak specyficzny sposób wykreowany, pomimo tego wszystkiego mam wrażenie, że autor w ostateczności, koniec końców, próbuje czytelnika zachęcić, i mu się to rzeczywiście udaje, do tego, żeby poszukał, żeby znalazł swoją pozycję na świecie, żeby jednak mimo wszystko starał się unikać stereotypów, nie dać się wtłoczyć sztucznie przez osoby z zewnątrz czy przez członków własnej rodziny w pewne ramy. Przekazuje autor coś takiego, że my sami możemy siebie definiować, mimo że czasami potrafi być to trudne. Co mnie też urzekło w tej kreacji, to że jest ona bardzo autentyczna. To znaczy, wydaje się, jakbyśmy obserwowali ten świat zza pleców głównego bohatera, a nie przez okno czy przez dziurkę od klucza. No i jaki ten świat jest? Jaka jest ta rodzina głównego bohatera? Jest to, mam wrażenie, rodzina trochę, albo nawet trochę bardzo ograniczająca. Stanowi ona pewną opozycję do głównego bohatera. Często mówi on na przykład wzniosłem, wznieśliśmy. Jest te dwie formy odmiany czasownika są jakby napisane po przecinku. No i jest to taki, mam wrażenie, element tej walki o znalezienie swojej pozycji w świecie, element walki z tym, co narzuca rodzina, tradycja, co narzucają klasycy i takie myślenie z dziada, pradziada.
I te formy wzniosłem, wznieśliśmy, są takim ostatnim krzykiem, ale też elementem straceńczej walki, bo rzeczywiście jest to w jakiś sposób wyróżnianie się, stawianie ponad się czy poza tą rodziną, no ale w rzeczywistości nie jest to nic wielkiego, nic chyba tak naprawdę nie zmienia. W tej fabule, w toku akcji nie ma żadnego punktu zwrotnego, żadnego katarzis. To znaczy, od samego początku chyba dążymy do jednego celu, który w ostateczności nie zostaje osiągnięty, a przez to, że nie zostanie osiągnięty, no po nim nie może nastąpić nic nowego, więc główny bohater i ten świat tkwi cały czas w tym starym porządku, który powoli chyli się ku upadkowi, ale w ostateczności chyba nie upada do końca. U Szostaka istotny jest sposób, sama droga, a nie cel sam w sobie. Mam wrażenie, że proza Szostaka odpowiada na pytania jak, w jaki sposób, a nie gdzie czy w jakim celu. Ten cel w istocie nie jest ważny, ponieważ celem jest ideał, a ideał, jak wiemy, jest nieosiągalny. Można się do ideału zbliżać, być może nawet go dotknąć jednym palcem raz czy dwa, ale ten ideał zawsze będzie się przesuwał. Człowiek być może czasami się będzie cofał z racji tego, że jest istotą nieidealną. No i ten ideał jest no totalnie dla człowieka nieosiągalny. Na co jeszcze zwróciłem uwagę, to no, kwestia językowa. Proza Szostaka jest piękna. Szostak wręcz czaruje słowem. Kiedy czytam, często robię sobie jakieś notatki, żeby na ich podstawie napisać na przykład recenzję na Lubimy Czytać. Swoją drogą link do mojego Lubimy Czytać, gdzie zamieszczam na bieżąco recenzje przeczytanych książek, znajduje się w opisie. Napisałem sobie takie sformułowanie, że Szostak bezbłędnie żongluje słowem. To znaczy, dla niego to słowo jest rzeczywiście materią. Pisze materią, która w jego rękach, mam wrażenie, że jest plasteliną, która daje się bardzo łatwo, bardzo zwinnie formować. Pisze on zdaniami wielokrotnie złożonymi, ale są to zdania naprawdę piękne, zawierające sporo refleksji na temat życia, na temat wcześniej wspomnianej tożsamości, ale nie tylko. No i właśnie te długie zdania potrafią być męczące, ale też zachwycające. Często łapałem się na czymś takim, że autor dawał mi odsapnąć, to znaczy mój wzrok trochę bezrefleksyjnie biegł po tych literach, czytałem i nie myślałem o tym, co czytam, a chwilę po tym, trochę tak znienacka, Szostak bombardował mnie czymś takim, że musiałem się cofnąć o kilka zdań, przeczytać je jeszcze raz i dokładniej przemyśleć, i to uważam za mistrzowskie. To znaczy, że Szostak daje chwilę na odsapnięcie czytelnikowi, ale za chwilę mówi mu: hola, hola, ale tam coś przegapiłeś, musisz tam wrócić. I czytelnik rzeczywiście się tego słucha i wraca. Naprawdę nie mam chyba słów, żeby wam w odpowiedni sposób opisać moje odczucia z czytania Szostaka i Chochołów. No, była to lektura świetna. Często moje opinie były skrajne, potrafiły się zmieniać nawet ze zdania na zdanie, więc to też jest bardzo ciekawe. Szostak, wydaje mi się, że mnie literacko w pewien sposób sponiewierał. Z pewnością chcę sięgnąć po jego kolejne książki i nie wiem, czy nie jest to trochę taka masochistyczna potrzeba, no ale zobaczymy, co tam Szostak ciekawego innego napisał. Wiem, że Chochoły należą do trylogii, która nazywa się chyba Trylogią Krakowską, ale nie jestem pewien, więc jeszcze dwa tomy w tej serii przede mną. Na pewno je przeczytam. Być może dam wam znać, co na ich temat sądzę i czy
są tak samo dobre, czy trzymają poziom tak jak chochoły. Chochoły, które były, warto zaznaczyć, moim pierwszym spotkaniem z szostakiem. Pierwszym, ale na pewno nie ostatnim. Napiszcie mi koniecznie, czy znaliście wcześniej Wita Szostaka, czy czytaliście coś jego autorstwa. No i będę się z Wami powoli żegnał. Dziękuję Wam serdecznie za przesłuchanie tego podcastu. Życzę Wam świetnego dnia, świetnych przeczytanych książek i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.